Tak, halo, witam już w 35. tygodniu naszej nauki. Jak zwykle czekają na nas ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, kształtujące rozumienie ze słuchu i usprawniające komunikację. Co będzie z gramatyki? Będziemy przypominać sobie tryb przypuszczający czasowników modalnych i czasownika haben oraz sein. Oraz będziemy mówili o formie opisowej trybu przypuszczającego. Ta forma opisowa to conditional eins, natomiast tryb przypuszczający, o którym będziemy mówić, konjunktiv preteritum. Przypomnijmy sobie rekcję wybranych czasowników, a rekcja to pamiętamy, czasownik łączy się z przyimkiem za pośrednictwem przyimka z odpowiednim przypadkiem. Będą przysłówki zaimkowe, daran, davon, danach itd. One są ściśle związane właśnie z rekcją czasowników. Będziemy odmieniać zaimki dzierżawcze. Przypomnimy sobie przyimki łączące się z biernikiem i z celownikiem, czyli tak zwane wechselprepositionen, czyli przyimki, które w zależności od tego, czy jest ruch, czy go nie ma, będą wymagały akuzatywu, czyli biernika, albo celownika, czyli datywu. Będziemy odmieniać rodzajniki i przymiotniki w celowniku, czyli w datywie. Będziemy budować zdania okolicznikowe przyczyny, a zdania okolicznikowe przyczyny to zdania z weil, ponieważ. I przypomnimy sobie spójniki, szyk prosty, przestawny i końcowy. Jeśli chodzi o ćwiczenia leksykalne, czyli rozwijające zasób słownictwa, to będziemy przyporządkowywać rzeczowniki. Będzie quiz leksykalno-gramatyczny i odnajdować będziemy dokończenia zdań. Jeśli chodzi o ćwiczenia kształtujące rozumienie ze słuchu, to będziemy uzupełniać zdania o brakujące elementy i będą ćwiczenia, które mają na celu kształtować umiejętność komunikowania się, stąd też będziemy szukać odpowiedzi i budować odpowiednie odpowiedzi do zadanych pytań. I jak zwykle zaczynamy od porcji słówek. Ale zanim przejdziemy do słówek, przypominam, że spotykamy się na Facebooku w grupie Niemiecki w szkole. Tam też wszystkich zapraszam, którzy uczą się systematycznie, chcieliby wykonywać więcej ćwiczeń albo uczyć się w grupie. To jeszcze raz serdeczne moje zaproszenie do grupy Niemiecki w szkole. To grupa na Facebooku. I oczywiście możecie rozwiązywać ćwiczenia na stronie www.niemiecki.co. Zapraszam również do innych wykładów na kanale Niemiecki Co na YouTube. Mamy serię Niemiecki w 10 minut, serię gramatyczną, a poza tym wiele wykładów dotyczących różnych zagadnień gramatycznych. Wystarczy w lupce napisać odpowiednie zagadnienie, kliknąć lupę i wyszukiwarka wyszuka odpowiednie wykłady. A tu przed nami już słówka. Ärgern sich über, gniewać się, złościć. Der Ärger, złość, gniew. Das Ärgernis, przykrość, kłopot. Bekämpfen, zwalczać. Die Bekämpfung, die Bekämpfungen, zwalczanie, walka. I liczba mnoga tego rzeczownika. Beschäftigt sein mit, być czymś, zajęty. Beschweren sich über, skarżyć się na coś. Jeszcze można się u kogoś skarżyć na coś, wtedy będzie bei jemandem. Die Brille, okulary, die Brillen, liczba mnoga, słowa okulary, czyli okulary w języku niemieckim są w liczbie pojedynczej rodzaju żeńskiego. Das Brötchen, die Brötchen, bułka, bułki. Egal, obojętny. Jemandem egal sein, być komuś obojętne, czyli na przykład powiem das ist mir egal, to jest mi obojętne. Entfernen, usuwać, oddalać. Die Entfernung, odległość. Erinnern sich an plus akuzativ, przypominać sobie o kimś, o czymś. Die Erinnerung, die Erinnerungen, wspomnienie, pamięć. Erkundigen sich bei jemandem nach jemandem, pytać kogoś, o coś. Erkundigen sich bei jemandem über jemandem, zasięgać informacji u kogoś, o czymś. Erledigen, załatwiać. Der Fleck, die Flecke, plama, plamy. Blauer Fleck, siniak. Fressen, żreć. Er frisst, on żre. I czas przeszły, er hat gefressen, on żarł.
Teraz proponuję, zatrzymajcie prezentację, samodzielnie przeczytajcie słówka, starajcie się zapamiętać chociażby te, które są dla Was najłatwiejsze. Kilka słówek warto już zapamiętać, postarać się nauczyć ich na pamięć. A my przechodzimy do dalszej części słówek. Das Futter, karma, pokarm. Füttern, karmić. Knusprig, kruchy, chrupiący. Der Löffel, die Löffel, łyżka, łyżki. Malen, malować. Der Maler, malarz. Die Medizin, medycyna. Die Medizin, die Medizinen, lekarstwo, lekarstwa. Das Mittel, die Mittel, środek. I liczba mnoga, środki. Das Spülmittel, środek do mycia naczyń, czyli płyn do mycia naczyń. Die Ordnung, porządek. Ordnen, porządkować, układać. Der Pinsel, die Pinsel, pędzel, pędzle. Das Pulver, die Pulver, proszek, proch. I liczba mnoga. Das Waschpulver, proszek do prania. Regelmäßig, regularnie. Träumen, marzyć, śnić. Der Traum, die Träume, marzenie, sen. I liczba mnoga, marzenia, sny. Verschenken an jemanden, rozdawać, podarowywać komuś. Wirken, działać, skutkować. Die Wirkung, die Wirkungen, działanie, efekt, skutek. Zufrieden, zadowolony. Die Zufriedenheit, zadowolenie. I teraz przypomnę tylko, że na bazie słówek, które były do tej pory, będziemy budować zdania. Będą również słówka, których należy się nauczyć w tym tygodniu, będą użyte w ćwiczeniach, które na Was już czekają i przed Wami pierwszy slajd. Tryb przypuszczający, konjunktiv preteritum. Jak tworzymy tryb przypuszczający? Przypomnijcie sobie. Zawsze od drugiej formy czasownika. Jeżeli mamy czasownik być, sein, war, gewesen, to bierzemy formę war, dodajemy umlaut i końcówkę e, stąd. Wäre, wärest, wäre, wären, wäret, wären. Prześledźmy sobie tryb przypuszczający czasownika haben. Formy czasownika haben, haben, hatte, gehabt. Do hatte dodam umlaut i już nie dodam literki e, ponieważ literka e jest, a więc hätte, hättest, hätte, hätten, hättet, hätten. Podobnie postępuję z czasownikami modalnymi. Können, konnte, stąd könnte. Mögen, mochte, stąd möchte. Dürfen, durfte, stąd dürfte. Müssen, musste, stąd müsste. Jeśli chodzi o pozostałe czasowniki, tutaj głównie chodzi mi o czasowniki regularne i znaczną grupę czasowników nieregularnych, budujemy tryb przypuszczający najczęściej w formie opisowej, czyli używamy słówka würde plus bezokolicznik. I würde odmieniamy tak jak wszystkie inne czasowniki, czyli würde, würdest, würde, würden, würdet, würden. I łączymy z odpowiednim czasownikiem, a więc na przykład ich würde arbeiten oznacza pracowałbym. Mamy jeszcze obrazek. Hätte ich keine Angst, to jest zdanie życzeniowe, gdybym się nie bał, gdybym nie miał stracha. I jeszcze jeden przykład, wenn ich konjunktiv verstehen würde, gdybym rozumiał tryb przypuszczający. I jeszcze na dole mamy przetłumaczone na język polski przykłady czasowników w trybie przypuszczającym. Ich wäre, byłbym, ich hätte, miałbym i tak dalej. A teraz przed Wami już zadanie, w którym należy odnaleźć odpowiednie tłumaczenie i przyporządkować elementy. Mam, miałem, miałbym. Szukam takiej rozsypanki i znajduję ich hätte, ich habe, ich hatte. I odpowiednio musimy przyporządkować. Mam, ich habe. Miałem, ich hatte. Miałbym, ich hätte. Możecie to ćwiczenie zrobić samodzielnie. Bez odszukiwania podpowiedzi, tylko od razu tłumaczyć, jeśli jesteście bardziej wprawieni. I tutaj zatrzymajcie prezentację, rozwiążcie to ćwiczenie i zaraz pokażą Wam się odpowiedzi. Przechodzimy do rekcji czasownika, a do trybu przypuszczającego jeszcze raz na chwileczkę wrócimy. I przypominamy sobie tę rekcję.
Oba czasowniki w jednej ramce, na przykład träumen i erzählen, łączą się z tym samym przyimkiem. Przyimki są tutaj podane. Träumen to jest marzyć, erzählen opowiadać. Jak myślicie, z jakim przyimkiem się łączą? Ja tutaj zapytam swoją uczennicę. Von. Świetnie. I na tej samej zasadzie trzeba przyporządkować pozostałe przyimki. Bitten kümmern sich. Erkundigen sich, suchen. Nach. Erinnern sich, denken. An. Telefonieren, treffen sich. Mit. Danken, interessieren sich. Für. Antworten, freuen sich. Auf. Warten, hoffen. Auf. Ärgern sich, beschweren sich. Über. Świetnie. Proponuję, żebyście nauczyli się tej lekcji, ponieważ będzie jeszcze ćwiczenie, w którym będziemy używać tych czasowników, a więc lekcja będzie nam potrzebna i znajomość tych czasowników. A my jeszcze na chwilę wracamy do trybu przypuszczającego, do odmiany czasowników i przed Wami następny slajd. Znowu odnajdujemy tłumaczenia i je uporządkowujemy. Możemy też samodzielnie przetłumaczyć jestem, byłem i byłbym. To ich bin, ich war, ich wäre. Świetnie. I w ten sam sposób proszę, żebyście wykonali pozostałe przykłady, a my za chwilę pokażemy odpowiedzi. Przechodzimy do zaimków dzierżawczych. Łatwo się stosunkowo nauczyć zaimków dzierżawczych do poszczególnych zaimków osobowych, ale musimy pamiętać, że te zaimki dzierżawcze to my musimy jeszcze odmieniać w zdaniach. Przed Wami tabelka, w której wszystko jest wyjaśnione. Na samej górze przypominamy sobie, do jakich zaimków osobowych pasuje jaki zaimek dzierżawczy, czyli na przykład ich to ja, a mój to mein. I taką wiedzę to już macie, na pewno już wszystkie zaimki dzierżawcze znacie i teraz przypominamy sobie, jak one się odmieniają. Otóż zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej odmieniają się jak rodzajnik nieokreślony ein, a w liczbie mnogiej jak rodzajnik określony die. Nasza odmiana przedstawiona jest na podstawie zaimków mein, mój i unser, nasz. Identycznie odmieniają się pozostałe zaimki dzierżawcze. No, z racji braku miejsca na slajdzie wykorzystałam tylko te dwa. Natomiast wiadomo, że i dein, i sein, i ihr, i euer odmieniają się w ten sam sposób. Wasze zadanie na podstawie tabelki i umieszczonej tutaj odmiany przetłumaczyć zwroty po prawej stronie. Zatrzymajcie się na chwilę, przyjrzyjcie się tabelce i rozwiążcie zadanie. Mój dziadek to mein Opa. Jej dzieci ihre Kinder. Wasza babcia eure Oma. Tak, to był wszystko nominativ. Teraz w datywie. Z jego ciocią mit seiner Tante. U ich wujka bei ihrem Onkel. Do państwa przyjaciół zu ihren Freunden. A teraz przećwiczymy akuzativ dla naszego dziecka. Für unser Kind. Przeciw twojemu tacie. Gegen deinen Vater. Bez twojej córki. Ohne deine Tochter. I wracamy do lekcji czasownika. Tym razem przysłówki zaimkowe. Pamiętacie, z jakimi przyimkami łączy się jaki czasownik? W ćwiczeniu trzeba dokończyć przysłówki zaimkowe, a przysłówki zaimkowe to tak jak mówiliśmy na początku, na przykład daran, davon, damit, dazu, davon, dafor i tak dalej. I należy również do tych zdań dopasować odpowiedzi. To znaczy dopasować odpowiednie przykłady tak naprawdę. Jeżeli mamy mein Bruder denkt, mój brat myśli. Myśleć, denken, łączy się z an. Czyli szukam takiej odpowiedzi, gdzie jest an. I ja już widzę. Mein Bruder denkt an seine Schule i mein Bruder denkt an sein Leben, co oznacza, mój brat myśli o swojej szkole i o swoim życiu. Gdybyśmy chcieli zastąpić an seine Schule i an sein Leben przysłówkiem zaimkowym, to byśmy musieli powiedzieć mein Bruder denkt, wykorzystujemy lekcję an, daran.
wstawiamy jeszcze ry, ponieważ nasz przyimek an zaczyna się od samogłoski. Zróbcie pozostałe przykłady w ten sam sposób. Dopasujcie odpowiednie zwroty do poszczególnych zdań i napiszcie przysłówek zaimkowy. Mein Cousin freut sich, mój kuzyn cieszy się. Może się cieszyć auf, to będzie się cieszył wtedy na coś, a może się cieszyć też über. Mamy tutaj przykład z über zu hohe Telefonrechnungen. No, raczej kuzyn nie będzie się cieszył z powodu za dużych, za wysokich rachunków telefonicznych. A więc prawdopodobnie chodzi tutaj o to, że cieszy się na coś, co będzie. Na co się ten kuzyn może cieszyć? Auf, na przykład, może się cieszyć, ponieważ mam zamiar go odwiedzić, czyli cieszy się na moje odwiedziny. A więc mein Cousin freut sich i mam nadzieję, że już potraficie przyporządkować odpowiednie dokończenie zdania. Zostawiam Was ze slajdem sam na sam. Mam nadzieję, że zadanie nie będzie sprawiało Wam większych problemów. Zatrzymajcie prezentację, bo za chwilę ukażą się odpowiedzi. Mein Cousin freut sich darauf, czyli mój kuzyn cieszy się na to. A na co się cieszy? Auf meinen Besuch, na moje odwiedziny. Auf unseren gemeinsamen Urlaub, na nasz wspólny urlaub. Meine Eltern träumen davon, moi rodzice marzą o tym. O czym marzą? Von einem neuen Auto, o nowym samochodzie. Von einer Reise ans Meer, o podróży nad morze. Mein Vater ärgert sich darüber. Mój tata złości się na to. Na co się złości? Z jakiego powodu się złości? Über zu hohe Telefonrechnungen, na wysokie rachunki telefoniczne. Über Unordnung in der Wohnung, na nieporządek w mieszkaniu. Meine Mutter wartet darauf. Moja mama czeka na to. Na co czeka? Auf ihre Fernsehserie, na swoją serię w telewizji. Auf ein gutes Wetter, na dobrą pogodę. Tak, mama czeka na dobrą pogodę. Unsere Großeltern warnen uns davor. Nasi dziadkowie ostrzegają nas przed tym. Przed czym? Vor dem Leichtsinn, przed lekkomyślnością. Vor der Gefahr, przed niebezpieczeństwem. Ich konzentriere mich darauf, koncentruję się na tym. Na czym? Auf diese Übung, na tym ćwiczeniu. Auf meine Aufgabe, na moich zadaniach. Jeszcze raz mamy zaimki dzierżawcze, tym razem odnajdujemy odpowiednie odpowiedzi w tabeli. Mit wem sprichst du? Z kim rozmawiasz? I teraz musimy odnaleźć odpowiednią odpowiedź w tabeli. No, ja tu już widzę. Z wujkiem, z moim wujkiem. I teraz mówiłam, że zaimki dzierżawcze odmieniają się w liczbie pojedynczej jak rodzajniki nieokreślone, a w liczbie mnogiej jak określone. Czyli trzeba dopisać końcówkę. Mit meinem Onkel. Pozostałe przykłady rozwiążcie w ten sam sposób. Zadanie jest dosyć łatwe. Zatrzymajcie prezentację, rozwiążcie i sprawdźcie z naszymi odpowiedziami. W dalszym ciągu mamy rekcję czasowników. Tym razem rekcja wykorzystana jest w pytaniach, a przyimki są zaznaczone na czerwono. Wovon hast du? I teraz mamy dokończyć zdanie. Wśród czasowników rozsypanych dookoła musimy znaleźć taki, który się łączy z von. Ja już widzę, moim zdaniem z von łączy się czasownik marzyć. Odnajdźcie czasownik marzyć w czasie przeszłym perfekt, wpiszcie go i przejdźcie do następnego zdania. Hast du mir dafür? Dafür, czyli muszę znaleźć teraz czasownik, który się łączy z für. Moim zdaniem łączy się z für czasownik dziękować. Odnajdźcie taki czasownik w czasie przeszłym i wstawcie w lukę. Przypomnę tutaj tylko o tym, żebyście wszystkie zdania, wszystkie ćwiczenia, które robicie, robili z tłumaczeniem. Wszystko musimy rozumieć, wtedy to ma sens. Nie ma sensu wstawiać w luki bez zrozumienia.
Także jeśli sobie nie radzicie samodzielnie, warto zaglądać do słowniczka. Ja polecam wszystkim słowniczek PONS, jest to słowniczek darmowy, dostępny w internecie. A przed Wami już właściwe odpowiedzi. Ja przeczytam tylko wersję niemiecką, a jeśli chodzi o tłumaczenie, to widoczne jest ono na slajdzie. Wovon hast du geträumt? Hast du mir dafür gedankt? Worüber hast du dich gefreut? Hast du an mich gedacht? Mit wem bist du gefahren? Wovor hast du mich gewarnt? Warum hast du auf mich nicht gewartet? Hast du dich nicht um deine Mutter gekümmert? Wann hast du zum letzten Mal mit deinem Vater telefoniert? A przed Wami ćwiczenie leksykalne. Odgadnij, co jest do czego. Zum Lesen. Co może być do czytania? Ja już widzę. Gazeta. I w ten sposób rozwiążcie całe ćwiczenie. Zum Anziehen. Do ubrania. Ein Mantel. Płaszcz. Zum Essen. Do jedzenia. Ein Brötchen. Bułka. Zum Telefonieren. Do telefonowania. Ein Handy. Komórka. Zum Trinken. Do picia. Orangensaft. Sok pomarańczowy. Zum Spielen. Do grania. Ein Ball. Piłka. Zum Schreiben. Do pisania. Ein Bleistift. Ołówek. Zum Schließen und Öffnen. Do zamykania i otwierania. Eine Tür. Drzwi. Zum Fahren. Do jazdy. Ein Fahrrad. Rower. Zum Schenken. Do podarowania. Ein Geschenk. Prezent. Zum Malen. Do malowania. Ein Pinsel. Pędzel. Zum Verdienen. Do zarabiania. Geld. Pieniądze. I już przypominamy sobie przyimki, które łączą się z akuzatywem i datywem. Przyimki są wypisane po środku i widzimy, że jeżeli jest ruch, pytanie wohin, to jest akuzatyw biernik. Jeżeli jest spoczynek, wówczas jest pytanie wo i datyw, czyli celownik. Tłumaczę pobieżnie, ponieważ jest to wyłącznie przypomnienie. O tym zagadnieniu mówiliśmy już w poprzednich lekcjach. Znajdziecie również na kanale niemiecki Co na YouTube odpowiedni wykład z przyimkami łączącymi się z akuzatywem i z datywem. Możecie też odpalić wykład, w którym zajmujemy się zagadnieniem, kiedy jest W, a kiedy wohin. Mamy przykłady. In die Stadt, to jest do miasta. Wykorzystany jest akuzatyw. Zwróćcie tutaj uwagę na kolory. In der Stadt, w mieście. In den Wald, to jest do lasu, na przykład iść. Natomiast im Wald będzie w lesie i tym razem już datyw. Unter den Tisch, to jest pod stół, na przykład coś schować. Natomiast unter dem Tisch, to jest pod stołem, być, siedzieć, leżeć. An die Tür, na drzwi powiesić, coś przykleić. An der Tür, na drzwiach, wisi albo jest przyklejone. Auf die Stühle, na krzesła na przykład usiąść, jest ruch, ale auf den Stühlen, na krzesłach, siedzieć. I mamy przykład im Buch w książce. I jeszcze raz na dole przyimki wraz z tłumaczeniem. A przed Wami zadanie. Sprawdźcie, czy pamiętacie, jak buduje się zdania z przyimkami. Z wykorzystaniem datywu i akuzatywu. Wohin hängen Sie die Bilder? Dokąd oni powieszą obrazy? Gdzie powieszą te obrazy? I teraz odpowiedź. Oni wieszają obrazy na ścianę. Czyli na ścianie wieszają obrazy i mamy użyć akuzatywu, czyli sie i mamy pierwsze literki. Sie hängen die Bilder an i wykorzystujemy akuzatyw. Przypomnijcie sobie, mamy jeszcze tabelkę po prawej stronie, jak die zmienia się w akuzatywie. No, nie zmienia się, czyli zostawiamy die. A więc będzie sie hängen die Bilder an die Wand. Podobnie postąpcie z pozostałymi przykładami. Życzę Wam powodzenia. Tabelka za chwilę zniknie, dlatego warto ją zapamiętać. A tu już przed Wami poprawne odpowiedzi. Wo gibt es hier ein Schuhgeschäft? Gdzie jest tutaj sklep obuwniczy? Im ersten Stock gibt es ein Schuhgeschäft. Wo steht das neue Bett?
Gdzie stoi nowe łóżko? Das neue Bett steht im Schlafzimmer neben dem Stuhl. Wohin soll ich weiterfahren? Gdzie mam dalej jechać? Du sollst jetzt durch die Stadt in den Wald fahren. Wohin darf ich mich setzen? Gdzie wolno mi usiąść? Setz dich am besten neben mich, usiądź najlepiej obok mnie, in den Sessel, w fotelu oder auf den Stuhl, albo na krześle. Uwaga, przygotujcie się, tym razem ćwiczenie, które kształci rozumienie ze słuchu. Należy posłuchać i wpisać brakujące elementy. Zwarci gotowi? Uwaga, każde zdanie powtórzę dwukrotnie. Geh besser nach Hause. Geh besser nach Hause. Womit beschäftigt sich? Womit beschäftigt sich? Ist nicht von dieser Welt. Ist nicht von dieser Welt. Ärgere dich nicht darüber. Ärgere dich nicht darüber. Ich habe noch etwas zu erledigen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Willst du mich verstehen oder nicht? Willst du mich verstehen oder nicht? Wie viel Geld verdienst du wöchentlich? Wie viel Geld verdienst du wöchentlich? Das Medikament wirkt gut gegen Grippe. Das Medikament wirkt gut gegen Grippe. Ich beschwere mich über die schlechte Bedienung. Ich beschwere mich über die schlechte Bedienung. Darf ich wissen, was du in deiner Tasche trägst? Darf ich wissen, was du in deiner Tasche trägst? Möchtest du knusprige Brötchen zum Frühstück? Möchtest du knusprige Brötchen zum Frühstück? I to już wszystkie zdania. Jeśli były wypowiedziane za szybko, możecie cofnąć prezentację, jeszcze raz posłuchać i dopiero sprawdzić z naszymi odpowiedziami. A tu już przed Wami odpowiedzi. A teraz przechodzimy do następnego ćwiczenia. Należy dopasować odpowiedzi i dokończyć rodzajniki i końcówki przymiotników. Jak dokończyć rodzajniki i końcówki? Zgodnie z tabelą, która jest na dole. Wszystkie końcówki przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym w datywie mają końcówkę en. To już bardzo ważna podpowiedź. Natomiast jeśli nie ma rodzajnika, jeśli z jakiegoś powodu opuścimy rodzajnik, to końcówka przymiotnika jest taka jak rodzajnik. A więc jeżeli mamy dim, to końcówka przymiotnika będzie m. Jeżeli der, to r. Dim, m. I din w liczbie mnogiej znowu en. Zacznę rozwiązywać to ćwiczenie razem z Wami. Womit kann ich dir eine Freude machen? Czyli czym mogę sprawić Ci radość? I ja proponuję, żebyście odnaleźli taką odpowiedź, że sprawić można przyjemność pysznym obiadem. Obiad to Mittagessen i zwróćcie uwagę tutaj na kolory. Wszystkie odpowiedzi zielone są rodzaju nijakiego, niebieskie są w liczbie mnogiej, czerwone w rodzaju męskim, natomiast różowe to rodzaj żeński. A więc das Mittagessen, rodzaj nijaki. Das zmieniamy w datywie, pomyt jest zawsze datyw, a więc ein zmieniamy na einem, a nasz przymiotnik ma końcówkę en, czyli mit einem leckeren Mittagessen. Jeszcze zacznę z Wami rozwiązywać następny przykład. Womit kann ich den Adventskalender füllen? Czym mogę wypełnić kalendarz adwentowy? Kalendarz adwentowy mogę wypełnić małymi kawałkami czekolady. Małe kawałki czekolady to liczba mnoga. Odnajdźcie taką odpowiedź, spójrzcie na tabelę, jaką końcówkę będzie miał przymiotnik klein. Wpiszcie i przejdźcie do następnego pytania. A jaką kolejność sobie ustalicie, to już od Was samych zależy. Po uzupełnieniu ćwiczenia puśćcie znowu prezentację. Pamiętajcie o tym, że wszystkie ćwiczenia są do wydrukowania, a link znajduje się pod naszym wykładem, tu, gdzie jest miejsce na komentarz. A przed Wami już odpowiedzi. Womit kann man eine Krankheit besiegen? Czym można pokonać chorobę? Mit gut wirkenden Medikamenten, za pomocą dobrze działających leków.
Womit kann man einen Fettfleck entfernen? Czym można usunąć tłustą plamę? Mit heißem Wasser und einem Spülmittel. Gorącą wodą i płynem do mycia naczyń. Womit mäht man den Rasen? Czym kosi się trawę? Mit einem Rasenmäher, czyli kosiarką. Womit kann man zufrieden sein? W jaki sposób można być zadowolonym, za pomocą czego? Tutaj trudno jest przetłumaczyć to zdanie, ponieważ Niemcy mają zufrieden sein mit, być zadowolonym z. No i z czym można być zadowolonym? Mit einer gut bezahlten Arbeit. Womit isst man eine Suppe? Czym się je Suppe? Mit einem Löffel. Łyżką. Womit soll ich meine Katze füttern? Czym mam nakarmić mojego kota? Mit leckerem Katzenfutter. Tak, czyli pysznym jedzeniem dla kotów, pyszną karmą dla kotów. Womit wäscht man schmutzige Wäsche? Za pomocą czego, w czym pierze się brudne pranie? Mit einem Waschpulver. Tak, proszkiem do prania. Tym razem wracamy do zdań z Weil. Pamiętamy o tym, że po Weil jest szyk końcowy. Warum hat er dich besucht? Dlaczego on ciebie odwiedził? I mamy ułożyć zdanie. On mnie odwiedził, ponieważ go o to prosiłam. Er hat mich besucht, weil ich ihn darum gebeten habe. Pamiętajmy o tym, że w perfekcie za każdym razem po weil czasownik posiłkowy będzie na końcu. I pamiętamy o tym, że po weil jest podmiot, reszta zdania i na końcu orzeczenie, czyli nasz odmieniony czasownik. Wykonajcie to ćwiczenie samodzielnie. Ja Wam troszeczkę pomogę z tłumaczeniem i po zrobieniu ćwiczenia oczywiście ukażą się prawidłowe odpowiedzi. Warum ist er so schnell weggelaufen? Czyli dlaczego on tak szybko uciekł? I w nawiasie jest er hat vor dir Angst gehabt, czyli on się ciebie bał. A więc nasze zdanie będzie brzmiało: on tak szybko uciekł, ponieważ się ciebie bał. Napiszcie to zdanie po niemiecku, a ja przejdę już do następnego. Warum hast du Knieschmerzen? Dlaczego masz bóle kolan? Ich bin gestern aufs linke Knie gefallen. Upadłem wczoraj na lewe kolano, a więc moje zdanie będzie brzmiało: mam bóle kolan, ponieważ upadłem wczoraj na lewe kolano. Warum hast du das Abendbrot nicht gegessen? Dlaczego nie zjadłeś wczoraj kolacji? W nawiasie, es hat mir nicht geschmeckt, czyli nie zjadłem kolacji, ponieważ mi nie smakowała. Ostatnie zdanie. Warum hast du dein Taschengeld schon ausgegeben? Dlaczego wydałeś już swoje kieszonkowe? Die Sachen haben viel gekostet. Rzeczy dużo kosztowały, czyli wydałem już swoje kieszonkowe, ponieważ te rzeczy dużo kosztowały. Jesteście już gotowi z ćwiczeniem? Uzupełniliście zdania? A więc sprawdźcie z naszymi odpowiedziami. Przed Wami quiz. Pytanie, które odpowiedzi są poprawne? Ja na razie nic nie pomogę. Zastanówcie się, które są poprawne. Tylko powiem jedną rzecz, że może być jedna, dwie lub trzy odpowiedzi poprawne. Wszystkie zdania przedstawione w quizie są zdaniami złożonymi, a więc zdaniami po przyimkach. Trzeba zwrócić uwagę na kolejność po przyimku, a wiemy, że może być to szyk prosty, przestawny i końcowy. A więc odpowiedź poprawna to jedna, dwie lub trzy. Druga rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, to kolejność po spójniku, czy się na pewno zgadza. No i oczywiście sens zdania. Zatrzymajcie się, rozwiążcie ćwiczenie. Jeśli zrobicie je bezbłędnie, to znaczy, że jesteście świetni w spójnikach i również rozumiecie wszystkie zdania, które rozwiązujecie. Jeśli to jest jeden czy dwa błędy, to też nie jest źle, natomiast więcej niż trzy błędy, więcej niż trzy niepoprawne odpowiedzi, to już należałoby się zatrzymać, zastanowić się, dlaczego tak się dzieje, albo przejść do następnego slajdu, w którym właśnie tłumaczę, kiedy, jaka jest kolejność w zdaniu. A tu już przed Wami właściwe odpowiedzi. A za chwilę ukaże Wam się gramatyka dotycząca spójników. Ten slajd jest na pewno bardzo przydatny,
szczególnie właśnie na takim etapie nauki, na jakim jesteście. Otóż okazuje się, że szyk prosty i szyk przestawny buduje po 5 spójników. Szyk prosty to und, aber, oder, sondern, denn. Szyk przestawny to dann, trotzdem, sonst, deshalb i außerdem. Wszystkie pozostałe spójniki, choć tutaj na slajdzie są przedstawione tylko 3, das, weil i obwohl, wymuszają szyk końcowy. A tymi spójnikami mogą być na przykład als, wenn, nachdem. I wszystkie zaimki pytające w zdaniach pytających zależnych. A więc jeśli zapamiętacie spójniki z szyku prostego, spójniki z szyku przestawnego, to będziecie wiedzieli, że pozostałe spójniki zbudują zawsze zdania z szykiem końcowym. A my jeszcze przechodzimy na koniec do ćwiczenia, które rozwija umiejętność komunikowania się. Mamy odnaleźć dokończenia zdań. Es ist uns egal, was die anderen über uns sagen. Czyli jest nam obojętne, co inni o nas mówią. Mamy szyk końcowy. Ich muss das Baby füttern, deshalb. Muszę dziecko nakarmić, dlatego. Suche ich eine Milchflasche. Szukam butelki do mleka. Ich kann mich nicht daran erinnern. Nie mogę sobie tego przypomnieć. Wer den Unfall verursacht hat. Kto spowodował wypadek. Das Mädchen beschwert sich darüber, dass dziewczyna skarży się na to, że die Brötchen nicht knusprig waren, że bułeczki nie były chrupiące. Wir müssen auf dich aufpassen, musimy na ciebie uważać, deshalb darfst du dich von uns nicht entfernen. Nie możesz się od nas oddalać. Ich sehe nicht ausgeschlafen aus, weil nie wyglądam na wyspaną, ponieważ ich in der Nacht schlecht geträumt habe. Ponieważ w nocy miałam złe sny. Źle śniłam. Die Ärzte konnten die Krankheit nicht bekämpfen. Lekarze nie mogli pokonać choroby, weil, ponieważ die Medizin nicht gewirkt hat. Ponieważ lekarstwa nie zadziałały. Mam nadzieję, że właśnie tak dokończyliście zdania, że dobrze się bawiliście przez cały tydzień przy ćwiczeniach i mam nadzieję, najważniejsza rzecz, że udało Wam się zapamiętać słówka przeznaczone na właśnie 35. tydzień nauki. Ja już się z Wami żegnam, przed Wami tylko 2 slajdy, w których musicie wpisać z pamięci znaczenie słówek, które były używane w tym tygodniu w ćwiczeniach. Auf Wiederhören, tschüss! Tschüss!